Także uważajcie na biegach typu tempo, biegach typu powtórzenia szybkościowe, wszystkie biegi właśnie na progu. No to na Oriencie polecam, idźcie na siłkę z klimą, jak zależy wam na szybkości, na prędkości, będziecie się dużo lepiej czuć, szybciej wyjdziecie. No i ten basenik polecam każdego wieczoru. Niekoniecznie dużo pływać, ale po to, żeby mięśnie się rozluźniły, ciało się. Jak biegać i czy w ogóle biegać w upały, o tym powiemy w dzisiejszym nagraniu. Ja dzisiaj się schowałem właśnie w pokoju zaciemnionym po to, żeby właśnie troszkę się oszczędzić i żeby tej temperatury wygonić ze swojego pomieszczenia. Zatem jeśli was ciekawi ten temat, to oglądajcie. Aloha, coach Adam z tej strony. Nagrywam ten materiał, bo bardzo wielu zawodników skarży się na dużo słabsze tempa, albo że nie jest w stanie biegać tego, co biegało wcześniej. No i chciałem powiedzieć, że jest to naturalna kolej rzeczy, bo ciepło nie ułatwia nam na pewno naszych treningów. Nie jest to taka wcale prosta sprawa biegać szybko przede wszystkim. To są biegi typu właśnie progowe, czyli biegi tempowe, powtórzenia typu 400 km, 1600, 200, no to robią się już uporczywe. No i ciężko jest przebrnąć ogólnie przez te treningi, więc wszystko jest z tobą ok, wszystko jest jakby na miejscu. Sprawa wygląda tak, że nasze ciało potrzebuje czy wykorzystuje krew nie po to, żeby pompować ją do mięśni, żebyśmy mieli krzepę, tylko bardziej na to, żeby ona krążyła koło naszej skóry i żeby troszkę chłodzić bardziej, wspomagać chłodzenie naszego ciała. No i tutaj sprawa jest taka, że też przez to no wiele tych funkcji, czy takich wspomagających nasze bieganie, nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować by powinno, bo całe ciało skupia się na ogólnie lepszym takim funkcjonowaniu, lepszym samopoczuciu, broni się najprościej mówiąc. No i tutaj ja ze swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, czy nawet zamieszczę poniżej w komentarzach, w opisie, jeden z moich artykułów, jak w 2016 roku cierpiałem w Tajlandii, gdzie było codziennie po 40 stopni, jako osoba, która nie lubi powiedzmy klimy lub strasznie jej unikała, no to nie byłem w stanie się zregenerować, chodziłem o spały przez wiele dni, no ale dopiero później zacząłem gadać z różnymi mędrcami, rozmawiać na ten temat, no i ciepło powodowało to, że bardzo duża ilość energii szła mniej więcej w to, że żeby się regenerować, żeby to ciało usypiać, no i nie szło trenować na pełnych obrotach tak, jakby się chciało. Tutaj też mogę podpowiedzieć osoby, które wyjeżdżają na start za granicą, po to się wyjeżdża za granicą w kraje typu właśnie Hawaje czy takie ciepłe typu właśnie Tajlandia, no to jedzie się wcześniej zrobić tą adaptację właśnie czy aklimatyzację, to tam też mogliście widzieć nieraz czy podczas olimpiady wyjeżdżają zawodnicy, czy jak jadą na różne zawody typu Mistrzostwa Świata, no to wyjeżdża się specjalnie wcześniej, żeby się przyzwyczaić. My żyjemy troszkę w takim klimacie, że ciężko jest się przestawić z tego, no jest taki gwałtowny przeskok tego lata, tych wysokich temperatur. Tutaj w tym roku w maju było pierwsze takie ciepło i pamiętam, była część zawodników, którzy chcieli przebiec właśnie bardzo szybko Wings for Life'a. Tydzień wcześniej zrobiliśmy bardzo fajne testy, jeszcze nie na maksa, a wyszły te starty w Wings for Life, oczywiście wirtualnym, troszkę gorzej, bo dowaliło słońce 28 stopni, więc no u nas zmienia się to często z dnia na dzień i jest to trudne do opanowania. No później maj, czerwiec mieliśmy taki średni i teraz znowu był ten skok takich wysokich temperatur, więc trochę trwa, niektórzy adaptują się lepiej, niektórzy adaptują się gorzej, ale ciężko jest ogólnie biegać mocno i twardo w takich warunkach. Tutaj sporo osób mi kiedyś to przytaczało jako coś podobnego do treningu na wysokości. Na wysokości i temperatura mają jakby, że jest to coś podobnego, czyli
Jesteście wysoko w górach, na wielu tysiącach metrów, powiedzmy. Trenujecie, więc jesteście obciążeni dodatkowo niską zawartością tlenu, więc wysiłek, który ciało musi włożyć w zrobienie tego treningu, jest dużo wyższy. No i to tętno czy wysiłek robi się taki pod względem obciążenia jest dużo cięższy. I tutaj też nie jest się w stanie wejść w te swoje maksymalne obroty lub w te, w których trenowało się wcześniej, bo ogranicza nas właśnie temperatura, ograniczają nas te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, to krążenie krwi. No i tutaj a propos właśnie tego, odczuwamy zmęczenie podobne, jeśli chodzi o wysokość czy temperaturę, no ale nie jesteśmy w stanie kręcić tak samo szybko nogami w tej wysokiej temperaturze czy na tej samej, na wysokiej wysokości, więc ostatecznie w treningu jesteśmy mimo wszystko stratni, no i wychodzi to troszkę gorzej i właśnie słabiej, bo przede wszystkim w treningu też, jeśli chodzi o tą szybkość, no to chcemy nauczyć ciało, po to się biega właśnie te szybsze biegi, żeby szybciej kręcić tymi nogami, szybciej obracać, ale w tym przypadku nie jest to jednak takie do końca możliwe, pewne, no i też nie zawsze udaje się to właśnie powtórzyć. No i co? Jest to okres trochę, powiedzmy, stracony, ale można go wykorzystać, powiedzmy, trochę inaczej, trenować troszkę inaczej, zwrócić uwagę na takie dodatkowe aspekty. Ja Wam mogę pokazać, jem codziennie po to, żeby ułatwić ciału również trawienie, odżywianie, no to stosuję delikatną, luźną dietę. Tutaj mam dzisiaj owoce, dodatkowo kupiłem sobie jeszcze właśnie arbuza, także dieta owocowa to też no, coś, na co warto zwrócić uwagę, no i może zbudować pewne takie dodatkowe nawyki, ale z takich rzeczy, które przede wszystkim trzeba zrobić, czyli zwalniamy tempo, no i tutaj w zależności jak biegacie i kiedy biegacie, zwolniłbym o te 5 do 12, nawet do 15 sekund na kilometr. Wiem, że to bardzo dużo i dużo i że może troszkę boleć, ale jeśli biegacie w upale, no to no, trzeba to zrobić na oriencie i trzeba na to właśnie uważać. No i co? Przede wszystkim warto wykorzystać wtedy to tętno jako taki dodatkowy parametr, który Wam mówi, na jakim poziomie tej intensywności mniej więcej się biegnie w porównaniu do poprzednich biegów. Z tym, że warto spojrzeć w historię swoich właśnie treningów, po to korzystamy z tych różnych wspaniałych aplikacji, żeby odnaleźć podobny trening troszkę w historii i popatrzeć, jak wyglądało tętno na powtórzeniach właśnie poprzednim razem. No i spróbować to właśnie odwzorować, nie kręcić na chama, nie kręcić właśnie na siłę. No tej szybkości nie obrócimy tak samo i tak samo równo, ale powiedzmy blisko i w miarę blisko zawsze nam to pomoże. No i tutaj niestety jest tak, jak wspomniałem, że jak się nie kręci na tych odpowiednich szybkościach, no to ta szybkość też, to ciało też się tak do końca nie przyzwyczaja do tego. Biega z takim samym dużym obciążeniem, ale jednak na dużo mniejszej szybkości, więc no, trening tutaj w cieple nie przyniesie takich korzyści, ale to, co możemy zrobić, to przede wszystkim wiele osób mnie za to znienawidzi lub powie, że troszkę gość oszalał, ale ja większość swoich biegów, czy zimą, czy latem, często robiłem właśnie na siłowni, na bieżni. Raz, że troszkę czasem bezpiecznie, jeśli chodzi o zimę, jeszcze zwłaszcza jak było hardkorowo zimno. Dwa, teraz jak jest ciepło, to taki trening można spokojnie w pokoju klimatyzowanym z bieżnią sobie zrobić. Zobaczycie, jeśli zrobicie takie treningi, że w bieżni mechanicznej można się zakochać, że są to fajne treningi, dużo dokładniejsze, dużo takie bardziej precyzyjne. No i wcale nie jest powiedziane, że jest to gorszy trening, bo no te, jak mieszkacie na płaskim terenie, no to sporo różnych fajnych treningów z takim z gradientem dodatkowym właśnie można wykonać.
Kolejna rzecz, którą właśnie można zrobić, to wykorzystać basen. Ja dzisiaj i teraz chodzę każdego dnia. Teraz miałem wczoraj jeden dzień przerwy między basenem. Na koniec dnia zawsze chodzę. Czy to jest dzień pływany, czy nie, no to robię tą dodatkową jednostkę właśnie pływania na koniec dnia, po to, żeby schłodzić swoje ciało, schłodzić swoje mięśnie, po to, żeby ciało się rozluźniło, żeby było chłodniejsze, bo jak jest chłodniejsze, to ta krew w nim szybciej, lepiej, fajniej płynie. Tutaj po każdym treningu zalecam, żeby zrobić sobie zimny lub chłodny prysznic, nie jakiś taki hardkorowy. No, ale to zawsze pomaga i wspomaga właśnie tą regenerację. Tu dla osób, które się nie kąpią po treningu, to polecam zacząć właśnie to robić. Oprócz tego odżywiania, o którym właśnie wspomniałem, to ważne jest właśnie spożywanie może minerałów bardziej, bo jakby ciało poci się przede wszystkim minerałami. Więc też jak się wypacasz, to zaczyna ci ich brakować, więc warto się skupić na tym, żeby te minerały przyjmować. Więc samą czystą flaszką, czystą wodą się nie zregenerujesz, tylko trzeba tam dodać właśnie, no tak powiem po chłopsku, soli, cytryny, miodu czy innego właśnie słodzika, bo to spowoduje, że tą wodę faktycznie się zatrzyma, a nie się ją wyżczy. Wyższy i dodatkowo z dodatkowymi tymi wszystkimi minerałami, czyli nie wypłukujecie się, tylko de facto przyswajacie tą wodę i się nią nawadniacie. Oczywiście można też stosować salt sticki, różne tam pigułki takie. Tutaj polecam też na przykład ziemniaki czy pomidory jako dodatkowy potas do żywności. No, tutaj osoby, które lubią chipsy i chrupki, no to na pewno uzupełnią masę soli w swoim właśnie odżywianiu. Niekoniecznie polecam, ale warto pamiętać, że też to czemuś może służyć. Z kolejnych rzeczy, które na pewno można zrobić, to jak się ma 800, to zredukować je na 400. Inną rzeczą to jest na przykład koniecznie czapka, okulary, które warto założyć. No i krem, mimo wszystko jakieś tam raki czy rzeczy, które dotykają nas, powodują, że się cierpi. Tutaj też mówię o słońcu, o promieniach słońca. No to myślę, że są tu też osoby, które piły piwko na ciepłym, na słońcu. No to wiadomo, że to dużo mocniej klepie. Dodatkowo właśnie to ciało jest nagrzewane. No i jak się głowa przygrzeje, no to jest później taki ból głowy i właśnie ospałość, i tego właśnie chcemy uniknąć. Także jeszcze spośród tych elektrolitów, to na pewno można byłoby skorzystać z żeli energetycznych, które często mają różne minerały. Dobra, inna rzecz to jest bieganie w basenie. Bieganie w basenie jest popularne dla osób, które na przykład przechodziły kontuzję lub kontuzję związaną właśnie z nogą lub z kończyną lub chciały odciążyć właśnie nogę. Wskakujecie do basenu po szyję często, no i biegacie tam i z powrotem. Można zrobić też to w ten sposób, że dwa baseny się płynie, no i dwa baseny się właśnie biegnie. Jest to też fajny trening uzupełniający. Jesteście w wodzie, całe to ciepło właśnie z was odparowywuje, więc jest to na duży, ogromny właśnie plus, co wpływa na to, że naprawdę dużo lepiej i fajniej się funkcjonuje. No dobra, to by było tyle pokrótce. Jeśli macie pytania lub chcielibyście coś dodać w komentarzu, no to śmiało zapraszam i zachęcam. Jeśli szukacie trenera do obsługi, to do obsługi opieki trenerskiej, to polecam siebie. Jak zawsze, link znajduje się w opisie. Miło było. Ciepło jest, ale muszę zjeść moje owocki. Tu mam dzisiaj, to się nazywa, zawsze mam problem. Jedno to jest melon, a drugi to jest taki kwaśny, mówię, pineapple po angielsku. No niestety, sorka, ale zapomniałem nazwy polskiej. To ze stresu przed kamerą. Dobra, także uważajcie na biegach typu tempo.
biegach typu powtórzenia szybkościowe, wszystkie biegi właśnie na progu, no to na Oriencie polecam, idźcie na siłkę z klimą, jak zależy Wam na szybkości, na prędkości, będziecie się dużo lepiej czuć, szybciej wyjdziecie. No i ten basenik polecam każdego wieczoru. Niekoniecznie dużo pływać, ale po to, żeby mięśnie się rozluźniły, ciało się ochłodziło. Lepiej się zasypia, lepiej się usypia, szybciej się człowiek regeneruje. No i też wiatraczek w domu, czy tam gdzieś przy łóżku ustawiony z minutnikiem, no to u mnie działa i aż miło się zasypia. Dobra, dzięki za dziś. Trzymajcie się. Aloha dziki!